O, maluszki już chodzą po całym kojcu. Musieliśmy się trochę przeorganizować, bo już ciężko jest na nie nadążyć, a już tak z wysokości jak spadają, to... A kto tutaj daje buziaka? Zuri. Daje Zuri. Tamten to jest awatarek, to jedź do Olsztyna. Tutaj Benio. Ten to jest Benio. Beniamin. To jest Zara. To. Tapi. O. Zuri. No i. No i właśnie mi wypadło z głowy przed chwilą. No, ale sobie przypomnę o tobie, jak cię nazwaliśmy. Ale to jest Faro. O, Faro, właśnie widziałem. Słuchajcie, bo to jest problem rzeczywiście. Miot na literę ry, a to żaden się nie nazywa na ry. Ja myślałem, że będzie fajnie, jakiś rumburak, rabuś, rusałka. A to, słuchajcie, takie nazwy. Rozrabiak. Jakaś rozrabiaka właśnie. Niech se będzie. A tu są nazwy takie... Z przedrostkiem na ry będą po prostu. O. No i Zuri. Ojej, a co to za mruczenie? No, one już w stadzie się przytulają elegancko. Już jedno oko otwierają, drugie jeszcze mają zamknięte, tak na pirata trochę, bardzo fajnie. Już się zachowują bardzo fajnie, już takie ruchliwe się robią. Jutro je ważymy. No i będzie pierwsze odrobaczanie już. Będą miały. No tutaj awatarek taki. Strzałeczka taka. No jeszcze on nie ma nazwy. No my go tak nazwaliśmy, ale to właściciele zdecydują. Jak będzie. Może Rumcajs, może jako jedyny będzie na literę R. Nie wiem. Avi. Na razie go wołamy Avi. Niech se będzie. Zara. Zara leci do, jedzie do Słubic. Słubicach będzie. No, Benio. Benio będzie do Warszawy. Trochę rzeczywiście tych szczeniaczków będzie warmińsko-mazurski, jeden ze Słubic. No. Zuri, chodź, pokaż ty się, oczka. No, ona ma takie szczelinki. Pokaż ty się. Nie no. Będę się pokładać, spać. Dobra, nie przeszkadza mi.